Moi drodzy, witajcie we wtorek. Tak, mamy wtorek i ten film zostanie wrzucony we wtorek, czyli dzisiaj. Powiem Wam tak, tryskam pozytywną energią już od dłuższego czasu. Bardzo zmniejszyłam stresowanie się, denerwowanie się. No, z tą kamerą coś tutaj dzisiaj, o. Naprawdę staram się, po prostu staram się i powiem Wam, że jestem z siebie dumna, bo niektóre rzeczy, nad którymi się stresowałam gigantycznie, które powodowały u mnie bardzo negatywne skutki i związane z jelitami, z żołądkiem, ogólnie z całym samopoczuciem, powiem Wam, że zminimalizowałam dosłownie, mam wrażenie, do jakichś 20%. Czyli ze stówki na 20 zjechałam. Wiem, że to jest gwałtowne, ale powiem Wam, że jestem osobą, która jak już sobie postanowi, to nie ma. To nie ma, że boli i koniec. Także słuchajcie, zawzięłam się sama w sobie i powiedziałam koniec i basta. Nie denerwujemy się, bo się to zgubi, kobieto. Kiedyś Wam opowiem, dlaczego w ogóle tak zrobiłam, ale na razie nie mam ochoty o tym mówić, dlatego że jest to zbyt skomplikowana sprawa. Tak czy inaczej, słuchajcie, ja ten dzisiejszy odcinek będzie naprawdę zwariowany i chcę Wam pokazać mnóstwo różnych rzeczy. Będzie dużo polecajek, nowe sprzęty się pojawią, w ogóle nowe rzeczy się pojawią, bo powiem Wam, że naprawdę będzie się działo, słuchajcie. Będzie się działo. Może będzie stacjonarnie, że ja będę siedzieć, ale będzie się dużo działo. Ogólnie jutro przyjeżdża zmywarka, więc zmywarka będzie na pewno, Wam przedstawię, jaką zmywarkę kupiłam, jakie ma funkcje, dlaczego mi się podoba, bo wybierałam ją długo, tą zmywarkę. Myślę, że chyba miesiąc się zastanawiałam w ogóle nad tym, jaka zmywarka. Oglądaliśmy, chodziliśmy z mężem, co nam pasuje i tak dalej, więc naprawdę jest dokładnie taka, jaką chciałam mieć, jaką chcieliśmy mieć. No po prostu nie wiem, jak to powiedzieć, nie wiem. Mogę mówić zawsze w liczbie mnogiej. No bo oczywiście wszystkie decyzje totalnie podejmujemy razem. Jak komuś się coś nie podoba, to nie bierzemy tego. To czekamy, być może pojawi się coś lepszego. Więc na to nie zwracajcie uwagi. Ja po prostu tak mówię w jednoosobowej formie, dlatego że z Wami rozmawiam. Ja tu siedzę, ja o tym mówię, więc tak jakoś się przyzwyczaiłam. Ale słuchajcie, po kolei. Najpierw chciałam Wam powiedzieć, bo tu mam sobie, odstawiłam specjalnie, żeby Wam o wszystkim powiedzieć. Tu mamy z Pure Beauty Boxa ten peeling, to jest mus peelingujący, energetyzujący, bardzo fajny, nie uczula, skóra jest po nim gładka, ładnie się peelinguje, jest bardzo delikatny, a jednocześnie dobrze z ten naskórek nam regeneruje, ściera. Bardzo pięknie pachnie, zużyłam niewiele, a wypilingowałam się całe ciało, a tuba jest praktycznie cała, bardzo mi pasuje i dla mnie jest całkowicie ten mus peelingujący na tak, bo wiecie, jak się go rozciera, to się tworzy taka fajna pianka i są te granulki, także naprawdę bardzo fajna, nie miałam czegoś takiego w takiej formie, bardzo mi się to podoba. Kolejna rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, to jest również rzecz, którą używam od kilku dni, od pojawienia się Pure Beauty Boxa, to jest żel pod oczy z aloesowe. Powiem Wam tak, nie uczula, bynajmniej mnie, konsystencja jest bardzo lekka, pięknie się rozprowadza, wystarczy dosłownie kropeleczka i już jest całe tutaj wszystko pod oczami fajnie rozprowadzone. Bardzo szybko się wchłania, nie lepi się. Powiem Wam tak, rano jak się tym posmarujecie, to jest odświeżenie od porannych takich zmęczonych oczu, jeżeli ktoś takie ma. Ale to przepraszam, ale to nie jest tak, że jest to cud miód i wyprostował zmarszczki i zrobił cudawianki. Na razie używam być może go za krótko, żeby tak powiedzieć, ale widzę tyle tylko, że jest taka świeżość. I to oko jest mniej zmęczone, także jak najbardziej stosuję, jestem z tego produktu zadowolona, także kolejny produkt z Pure Beauty Boxa jest na tak. Kolejna rzecz, którą również sobie testowałam, to są płatki pod oczy. To są te eye patch węglowe płatki pod oczy, redukcja zmarszczek, detox z Perfecta. Słuchajcie, no powiem tak, rozjaśniły mi pod oczami miejsca, ale to trwało po prostu chwilę, to znaczy
bo nie miałam tego dnia makijażu. To tak z półtorej, dwie godziny było ok, ale potem wszystko wróciło do tego, co było. Nie zadziało się nie wiadomo co. Tu jest napisane, że przywraca jemność, elastyczność skóry wokół oczu, intensywnie nawilża. Rzeczywiście nawilża, bo to było widać. Jeżeli chodzi o to, czy jakoś poprawia elastyczność skóry wokół oczu, no po jednym użyciu płatków to w ogóle tego nie zauważyłam. I powiem Wam, że no niczym one się w ogóle nie różnią od jakichkolwiek innych z Perfekty płatków, więc tak naprawdę nie, ani nie jestem na tak, ani na nie, nie przeszkadzają mi, fajnie je mieć w domu, ale cudów nie działają. Takich wiecie, że wow i fantazja. No nie, myślałam, że są zdecydowanie lepsze, więc nie za bardzo jestem na tak. Kiedyś miałam w jednym z kalendarzy do rąk, to jest Ahava, albo to był kalendarz, albo to był jeszcze Goodie Box, nie wiem. To jest krem, słuchajcie, do rąk, on jest pocałunek morza, to jest mineralny krem do rąk, totalna lipa. To jest tak beznadziejny krem do rąk, że aż w ogóle nie ma co mówić, ja dużo ręce myję. Wracam ze szkoły, jestem w szkole, to też idę do umywalki umyć ręce, bo wiecie, zarazki i tak dalej. Dużo w domu gotuję, coś robię, to te ręce ciągle są myte. I wszystkie pozostałe kremy do rąk, jakie mam. Czy to będzie nawet z Avonu, czy to będzie krem... Słuchajcie, z... jak ona się nazywa ta firma? Te wszystkie kremy, które się kupuje w Sylveco i tak dalej, to takie naturalne, już nieważne. Ale wszystkie te kremy do rąk działają naprawdę rewelacyjnie. W sensie skóra jest, czuje się tą warstwę ochronną, nawet jak się umyje ręce, to ona pozostaje bardzo często, że nie trzeba non-stop kremować, że ładnie się wchłania i że rzeczywiście pomaga. To nie pomaga, ja mam suchą skórę strasznie, a najmocniej mam tu suchą skórę i w ogóle, ale to w ogóle ten krem nie pomaga mi i ja jestem kompletnie na nie. Jeżeli ktoś kiedyś gdzieś zobaczy, będzie się zastanawiał, czy warto go kupić, cokolwiek, to mówię Wam, że nie. Produkt jest naprawdę lipny na maksa. Rzecz, która mi się za to bardzo spodobała, to było akurat w kalendarzu chyba z... kto wie, z jakiego kalendarza to było? Gdzie ja kupowałam w ogóle kalendarze? Kupowałam kalendarze, już nie pamiętam. To jest ten chyba, który dostałam w prezencie. Słuchajcie, nie mam głowy do nas, naprawdę, wybaczcie, nie mam. Było to w kalendarzu z Douglasa. O, chyba w kalendarzu z Douglasa to było. I to jest keratina. I słuchajcie, to jest profesjonalne. Taki jak właściwie mają w salonach fryzjerskich. O ile dobrze czytam firmę, to jest Fitorelax? Fitorelax, chyba tak, Fitorelax. I to jest specjalne mleczko na jakieś takie damage hair, czyli takie zniszczone, wysuszone. I ono jest takie buteleczka, słuchajcie, niezbyt duża. Mamy tu 100 ml, ale no trochę to idzie. Powiem Wam, że używałam tego już 3 razy. Jestem pod wrażeniem. Piękny zapach, bo to się na umyte włosy mokre nakłada. Piękny zapach, super się rozprowadza, nie obciąża włosów, nie czuć jej na włosach. Kiedy sobie na przykład prostujecie, czy układacie, to niektóre odżywki mają to do siebie, że jak się je nałoży bez spłukiwania, to czujecie pod palcami tą odżywkę. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, że tak na rękach zostaje jakieś takie coś, a tu nie. Pięknie w ogóle we włosy wnika, włosy są odżywione, gładziutkie, pięknie pachnące, łatwo się rozczesują i w ogóle, nie wiem, czy teraz to zobaczycie, bo już mam ogonek, ale widać, słuchajcie, zobaczcie, widać, jak tak tą kitką zrobię, że ona się mieni, bo włosy są bardzo takie połyskujące, zdrowe, odżywione, naprawdę działa cuda. Bardzo lubię, polecam, myślę, że do długich włosów w ogóle byłaby rewelacyjna do rozczesywania. Wiem, że ona coś kosztuje około 70 zł, ale uważam, że warto. Produkt jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Także tyle gadania o testach i o produktach tego typu. Słuchajcie, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Zrobiłam zakupy w dwóch sklepach internetowych. Pierwszy sklep internetowy, w jakim zrobiłam zakupy, to był odzieżowe. Właściwie nie odzieżowe, to jedna rzecz była odzieżowa i dwie pary butów. To była Madame Rock. Nie wiem, czy się z tym kiedyś spotkaliście. Oni są na Instagramie, mają sklep normalnie internetowy. Madame Rock się nazywa. Mają fantastyczne buty sportowe.
jak również mają ubrania bardzo fajne. Ja nie trafiłam do końca z jedną rzeczą, to jest dokładnie body, dlatego że to body okazało się dla mnie za małe, ale to jest z mojej własnej winy, bo wiedziałam, że może być za małe i okazało się rzeczywiście za małe, bo wzięłam SM, a powinnam wziąć LXL. Ja mam tutaj, słuchajcie, schowane, bo zostawiłam je właśnie, żeby Wam pokazać. Ogólnie przesyłka przychodzi pięknie zapakowana. Ubrania są pachnące, w sensie pachnące nowością, nie taki brzydki, chemiczny, jakiś chiński zapach. I słuchajcie, body ogólnie wygląda tak, jest bardzo wąziutkie, na pupie również, to nie jest takie pełne body, tylko widzicie takie bardziej, można powiedzieć, stringowe body. Chociaż też nie do końca, bo jak ja ubrałam, to nie było aż tak źle. Takie oto tu body. Ja się nie będę Wam pokazywać w nim, bo wyglądam trochę jak kiełbasa we flaku, bo jest dla mnie jednak trochę za małe. Zobaczcie, ogólnie się naciąga. To jest bawełna z lajkrą. Ja mam problem z rękawami, słuchajcie. Dla mnie rękawy są za małe, bo słuchajcie, one się aż tak mocno nie naciągają, a ja nie mam wcale takich wąskich rąk. Zobaczcie, tak to się tutaj nazywa i te body było przecenione, bo ja zrobiłam tam zakupy, bo chciałam sprawdzić, czy ten sklep jest w ogóle fajny i zrobiłam tam zakupy, ale zakupy te zrobiłam tylko i wyłącznie z przecenionych rzeczy, bo chciałam sprawdzić, jaka jest w ogóle ich jakość. Normalnie te body kosztuje 79 zł, to jest Ola Woga. Tak, tu macie Ola Woga, proszę. I to się czyta Ola Woga. A jak nie, to mi poprawcie. Witajcie w naszej bajce, taki jest napis. I to jest butik Madame Rock. Jakość jest w ogóle wykonania bardzo dobra. Bawełna jest bardzo dobrej jakości. Także jak najbardziej polecam. Tylko trzeba uważać po prostu na rozmiary. Jeszcze nie wiem, co z tym body zrobię. Na chwilę obecną niestety jest ono mi... Znaczy, włożę je, ale nie wyglądam w nim dobrze, bo ja chciałam te body traktować jako podkoszulkę, więc z długim rękawem, więc być może tak będę je traktować. Buty Wam pokażę za chwilę, bo mam tu przygotowane. Chciałam Wam pokazać, bo dzisiaj odebrałam i bardzo jestem ciekawa. Zerwałam, myślę, takie porwane, bo zerwałam kartkę, żeby nie pokazywać adresów i nie wiadomo czego. I słuchajcie... Kolejny butik z Instagrama, który mnie zainteresował, to jest Ellen Store. Ellen Store, jest taki Ellen Store. Przychodzi właśnie w takim różowym opakowaniu. I tu mamy bardzo ładne pudełeczko. Zobaczcie, jest napisane Ellen Store. Mamy adres, dziękujemy za zakupy. Tu też dziękujemy za zakupy i tu mamy podany Facebook i Instagram. Oceny w tego sklepu są naprawdę bardzo dobre. Ciuchy tam są bardzo fajne. Jeżeli chodzi o ceny, to tanie nie są, ale są w moim stylu i po prostu mi się podobają. I zamówiłam sobie komplecik. Jeszcze, słuchajcie, go w ogóle nie otwierałam. Zobaczcie, wszystko jest tutaj, nie otwierałam go, nie wiem jak... Aż mi, wiecie, jestem podekscytowana, bo nie wiem, czy się spodziewać czegoś fajnego, czy nie. Mamy w ogóle, słuchajcie, zobaczcie, Zduńska Wola, to jest odstąpienie od umowy dostajemy, że możemy to po prostu wykorzystać do ewentualnego odesłania. Mamy naklejeczkę thank you, już Wam to otwieram, papierkiem zamknięte. Ja sobie kupiłam, słuchajcie, taki pewien brązowy, czekoladowy komplet. Czekajcie. Nie, ubranie pachnie ładnie, butikowo, nie chińsko, więc to już jest ogromny plus. I słuchajcie, nie był to komplet tani, powinny tutaj być leginsy, taka podkoszulka na ramkach i do tego bardzo duża, ciepła, oversize'owa bluza na napy, co zresztą widać. Więc spójrzmy, ja sobie odstawię ten karton. Sobie teraz zobaczymy, bo jakość już czuję, jest rewelacyjna. Jest tak gruba bawełna. Zobaczymy, co my tu mamy. Więc bluza jest taka, ale świetna, jak ja lubię takie oversize. Słuchajcie, zobaczcie. Chyba się Wam ubiorę i pokażę za chwilę. Mamy w ogóle puszek, zobaczcie, ale jakość wykonania, jestem w szoku. Powiem Wam, żadnej niteczki, jakiejś takiej, wiecie, niefajnej. No, jest jak, no metka jest butikowa, taka typowa, wiecie, nie że H&M-owa albo jakaś inna, bo chcę obejrzeć tą bluzę i Wam powiedzieć, czy wszystko jest ok. Z tego co widzę, wykonanie jest bardzo ładne, na dole jest ściągacz,
Nie wiem, jaka długa będzie ta bluza, bo modelka była dosyć niska tam pokazana. Najdziwniejsze jest, produkcja Turcja, dlatego takiej dobrej jakości. Przeważnie ubrania z Turcji są dobrej jakości. Znaczy ja tak trafiałam. Mamy tutaj bawełnę 90% i 10% elastan. Prać w 30 stopniach, można prasować. I mamy tu wyprodukowano w Turcji, no rok produkcji 2023, bo to była nowość, ale wiecie, co już widziałam na stronie, że się wyprzedały, zostały tylko takie ładne, wiosenne kolory, ale ja nie chciałam, ja po prostu chciałam spróbować, wiecie, jakbym sobie kupiła jakiś super, hiper różowy kolor i potem nie wiedziałabym, co z nim zrobić. Ja jestem ciekawa po prostu, jak ta bluza będzie, wydaje mi się, że zakryje mi pupę, ale ja się ubiorę i Wam pokażę. Już, wow, ale fajne, oj, żeby tylko były dobre, muszą być dobre, chyba będą. Słuchajcie, do tego są leginsy długie, ale prążkowane. Zobaczcie, widzicie? Nie wiem, widzicie, nie widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. Prążkowane leginsy, szeroka guma, bardzo ładnie odszyte. Oczywiście to jest cały komplet, więc to jest tak samo produkcja turecka, bo to jest komplet. Boję się tylko o nogi. Wejdę, rozciągają się, ale fajne, wow, jestem tylko ciekawa, czy prześwitują, nie widzę, żeby aż tak mocno prześwitywały, teraz to moje pięści prześwitują, ale zobaczymy jeszcze tak średnio, powiem Wam średnio, ani nie są prześwitujące, ani są prześwitujące i idealnie widzę, jest koszulka, którą chciałam. Do tego jest coś takiego. Wiadomo, ja mam brzuch, nie będę pokazywać swojego brzucha, ale zawsze mi właśnie brakuje jakiejś podkoszulki do takich bluz. Więc cały komplecik jest taki, że jak to ubierzemy, zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda, to jest takie niby malutkie, ale zobaczcie to. No, tak to się rozciąga. Także jest bardzo rozciągliwe, bardzo fajne to jest. Taka podkoszulka, która jest pod tą bluzę. Więc ja ten komplet zaraz na siebie wrzucę i się Wam pokażę. Nie ma żadnych nitek, uszyte jest bardzo dobrze, zobaczcie, ściek jest bardzo fajnie wykonany, nie ma tutaj żadnej lipy. Powiem Wam, jestem pod wrażeniem, zaraz się ubiorę, a jak się ubiorę, to powiem Wam, jaka była cena, jak oszacujecie, jak wyglądam. Może do tego założę właśnie buty, co prawda w jednych butach już chodzę, więc są już trochę przybrudzone od samochodu, bo jak się wiecie, naciska na gaz czy coś, to one się brudzą z tyłu. No zobaczymy. Także ja wskakuję w ten strój i zaraz się Wam pokażę. Słuchajcie, komplet założony. Jestem zakochana. Słuchajcie, jestem naprawdę zakochana. Gdybym była tylko trochę szczuplejsza, to na pewno wyglądałoby to lepiej. Słuchajcie, pokażę Wam górę. Widzicie to? Ten styl. Słuchajcie, możecie się rozpiąć. Możecie tutaj czasnąć ramieniem. Normalnie nie wiem, co jeszcze możecie zrobić. Sorry, że to taki stanik, ale ja ogólnie staników w ogóle nie noszę. Ubrałam tylko po to, żeby nie świecić tutaj cyckami Wam. Słuchajcie, no czad, ten komplet jest czad. Zobaczcie, to jaki jest super. Czy Wy to widzicie w ogóle? Ten luz. No po prostu zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Słuchaj, leginsy nie miałam żadnego, one w ogóle mi dotąd aż sięgają. Ja nie miałam, słuchajcie, żadnego problemu, żeby założyć te leginsy. Wiecie, że tak ciągniecie i ciągniecie i nie możecie, wiecie, o co mi chodzi? Że jakaś gumka dziwna, że nie pasuje Wam w biodrach. No nie, jest piękny ten komplet. Tak jak był na zdjęciu, tak jest piękny. Słuchajcie, ja Wam pokażę, jak to wygląda ta koszulka. Chociaż przyznam, że trochę się wstydzę, bo nie mam za pięknych kształtów. No są naturalne, ale za piękne nie są. Jak ktoś ma ładny brzuch i jest szczupły, no to wow. Ale słuchajcie, rewelacja. Naprawdę rewelacja, słuchajcie. Totalny sztosik. Tak wygląda ta góra. Nie wiem, czy dobrze widzicie, teraz się Wam obniżę. Ona jest tak tutaj, wiecie, mocno wycięta. Ale tu chodzi o to, żeby mieć właśnie pasującą pod koszulkę, pod ten komplet. Słuchajcie, no jakość, zobaczcie te leginsy, są gruba bawełna, śliczna. Naprawdę, ja nie myślałam, że, sorry, że tak się tym jaram, ale naprawdę nie sądziłam, że to będzie tak fantastycznej jakości. Cały komplet kosztował 210 zł. Ja wiem, że to niby nie jest mało, ale pamiętajmy, że mamy komplet. I tak sobie pomyślałam, że gdybym tylko
miała kasiorę, taką, żeby się tak po prostu, wiecie, wydać, to bym wzięła jeszcze jakiś jasny, jakiś beżowy, może jakiś różowy albo niebieski i wtedy można miksować, słuchajcie, można bluzę ubrać, a leginsy od czegoś innego, ale przynajmniej mam taki jesienno, trochę wiosenny, bo ja nie uważam, że wiosną nie można brązu nosić. Słuchajcie, jestem tak podjarana, ten komplet jest przepiękny, słuchajcie, przepiękny. Naprawdę jakość tego wszystkiego, wiecie, to nie jest takie byle jakie, jak kupicie w jakimś Sinseju czy coś, pomimo, że ja Sinseja lubię, ale tam jest wszystko takiej jakości słabej. To jest przecudne. Jest przecudne, jestem zakochana na maksa w tym komplecie. Także, słuchajcie, polecam ten Ellen Store. Wskakujcie tam i sobie kupujcie, co tylko chcecie, bo jest naprawdę czad. Rozmiary się zgadzają, bo tam są podane rozmiary na stronie sklepu. Jestem pod wrażeniem, nie wiem, słuchajcie, co powiedzieć. No naprawdę super, bardzo mi się ten komplecik podoba. Ja uwielbiam taką stylówkę. Do tego możecie sobie założyć albo sneakersy, albo możecie sobie założyć nawet kozaczek, słuchajcie, jakiś taki, wiecie, czy kowbojki, czy cokolwiek, można no, tak sobie to zrobić, jak się tylko chce wystylizować. Zarzucę jeszcze buty z poprzedniego sklepu. Postawiłam Was na podłodze, żebyście zobaczyli. Przepraszam, jeżeli są zabrudzenia na zerówce, ale ja już te buty noszę. To są właśnie buty z... Takie fajne sneakersiki, mega miękkie, pięknie wykonane. One są właśnie z Madame Rock. Tak wygląda wersja sportowa mojego udzianka. Mega mi się podoba. Bardzo fajnie. Są, że tak dziwne ujęcie i przez to nogi są krótsze i grubsze. Ale chciałam Wam pokazać te buty. Także to jest Madame Rock. Bardzo wygodne, tak jak widzicie, zginają się. Mięciutkie są, bardzo ładne, wyższe. Zaraz Wam pokażę jeszcze drugi model. A tu mamy krejzolskie buty numer 2. Dlaczego mówię krejzolskie? Bo zobaczcie, jaki mają fajny fajny obcas. Jeszcze ich nie miałam ani razu. Mają w ogóle coś takiego, że mają rzepy w dwie różne strony zapinane. Są mega takie, wiecie, krejzolskie, nietypowe. Tutaj z góry mamy przejście kolorów. Tu mamy takie ombre. Słuchajcie, są tak leciutkie, to są takie skarpetkowe, oczywiście można nosić bez skarpet, teraz akurat mam skarpety, ale zobaczcie, nawet te buty pasują, w ogóle one są takie mięciutkie, można sobie, widzicie, jak pięknie się w nich chodzi, nic nie jest sztywne, są mega fajne, także to są kolejne buty, które sobie tam właśnie w tym sklepie Madame Rock zakupiłam, z których jestem mega zadowolona. Jak ktoś lubi sportówki, tam są różne buty, ale jak ktoś lubi sportówki, to jak najbardziej super jestem na tak. Ale się zmachałam tym przebieraniem. Słuchajcie, jestem zadowolona z tego kompletu mega. Jestem w nim po prostu zakochana. Zobaczcie w ogóle, jak to fajnie wygląda. Mam trochę tak inną kamerę tutaj rzut. Sorry za to, tutaj się rozbierałam. Tutaj lepiej widać ten prążek. Ta jakość, w ogóle te prążkowe leginsy, to jest taka jakość, że one się nie będą kulkować, wiecie? Bo tu widać, to jest inny rodzaj bawełny, takiej grubej, mięsistej i w ogóle... Słuchajcie, sorry, że się tak ucieszyłam, ale... Wiecie, jak to jest z tymi zakupami w sklepach internetowych, zwłaszcza tych takich instagramowych, jest różnie. Ale ja jestem zakochana, naprawdę. Zakochana jestem w tym komplecie. Mam ochotę wejść na stronę i kupować, i kupować, i kupować, i kupować. Także słuchajcie, ja się z Wami już żegnam. Dzisiaj były i kosmetyczne polecajki, co wyszło, co nie wyszło. Pokazałam Wam buty. Uwaga, to tu jeszcze bliżej. Szalone buty. Pokazałam Wam dwie pary butów, pokazałam Wam tamto body. Aha, no i co jeszcze o tych butach chciałam Wam powiedzieć. Więc te buty szalone, które sobie już odcinam i Wam z bliska do kamery pokażę. O, takie szalone buciki. No bo wiecie, one nie są takie zwykłe, standardowe. One są bardzo ładnie wykonane i zobaczcie, są mięciusie. Nie pachną chińszczyzną. Są naprawdę wykonane bardzo dobrze, bardzo dobrze. I one, słuchajcie, kosztują... Przecenie ze 100 chyba 60 ileś na 28. Tylko nie mówcie nikomu.
A tamte poprzednie kosztowały też, oczywiście przecenione ze 100 tam ilość, na 45 chyba. Jakoś tak, tamte wyższe. Jestem z nich bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że z tych również będą mi się dobrze nosiły, ale myślę, że tak, bo czemu nie? Także słuchajcie, wiecie już wszystko. Jeden kostium to jest Ellen Store. Nie ma tu żadnej współpracy, żeby była jasność. To jest Ellen Store, a tamte są Madame Rock. Jeżeli chcecie kupić fajne buty, pamiętajcie, żeby zawsze sobie trafić na przeceny, bo wtedy jest dużo taniej. Polujcie i jeszcze raz polujcie. Następny vlog mój będzie głównie ze sprzętem, bo chciałam Wam pokazać już tyle sprzętu nowego, który ostatnio kupiłam, że już nie ogarniam, bo jest tego dużo. Więc będzie taki odcinek. Na razie się z Wami żegnam. Dziękuję, że ze mną byliście. Wysyłam Wam mega dużo buziaków. Pamiętajcie o łapkę w górę i mam nadzieję, że takie odcinki szalone, przebieraniowe z polecajkami kosmetycznymi też Wam się podobają. Buziaki, pa pa!